Channeling Crayona z dnia 10 maja 2020 roku, przekazany z Seattle, Washington. Tytuł channelingu? Zmiany, ale nie to, co oczekujesz. Usiądź wygodnie. Delikatnie zamknij oczy. Weź głęboki oddech. Zrelaksuj swoje ciało i swój umysł. Skieruj swoją uwagę do środka, do swojego centrum. I zobacz, jak twoje ciało reaguje na to wewnętrznym spokojem. Pozwól na to, by to miejsce stało się bardziej ciepłe i miękkie. Zawsze znajdziesz w swoim ciele takie miejsce, gdzie poczujesz więcej ciepła i więcej miłości. I to jest dobrze. I to jest w porządku, jeżeli twój oddech zaprowadzi cię do tego miejsca. Z każdym twoim kolejnym oddechem pozwól twojej uwadze skupić się na twoim wnętrzu. I zostań w czasie teraźniejszym. Jednocześnie bądź świadomy twojego otoczenia i tego towarzystwa, które jest z tobą. Ponieważ gdziekolwiek jesteśmy, oni są również z nami. Tak samo jak informacje, które płyną od Krajona. Ta energia jest zawsze z nami, w każdym momencie, kiedy się zatrzymujemy, kiedy oddychamy i kiedy na to pozwalamy. Weź głęboki oddech. Zrelaksuj się. Zaproś i pozwól na to właśnie teraz. Otwórz się na informacje płynące od Krajona. Witajcie, jestem Kryon od usług magnetycznych. To, co chcę Wam powiedzieć teraz, będzie dotyczyło przyszłości. Ilu z Was jest świadomych tego, że rzeczy zaczynają się zmieniać? Bo doszliście do kompletnego zatrzymania, jak to się nazywa. I jesteście w tym już tak długo, że zaczynacie być bardzo niecierpliwi, aby jechać dalej. Ale nawet w tej niecierpliwości, aby kontynuować, będą zmiany. Na poziomie personalnym będziecie musieli zrobić decyzje, o których przedtem nie myśleliście. Co wydarzyło się w ostatnich 6 tygodniach. Włączy się inna ekonomika i tam też będą decyzje do zrobienia. I może Was zaskoczyć to, jak rzeczy będą szły powoli, a może za szybko? Co zrobić z nadwyżkami, które się utworzyły? Bo kiedy zatrzymacie ekonomię, to zawsze będą fabryki, które będą produkowały, zanim się zatrzymają. Także będzie to ogromna gama zmian, które będą występować i których nie oczekujecie. Ale największa będzie dotyczyć ezoteryki. Pewien czas temu rozmawialiśmy o czymś, co nazwałem nowa normalność. I wtedy zaczniecie kwestionować bardzo wiele rzeczy, dlaczego pracowały w ten a nie inny sposób. Jeżeli się zastanawiacie nad tym, wszyscy, również ci, którzy słuchają tego channelingu, to nauczyliście się tego, jak rzeczy pracują poprzez wasze doświadczenia w przeszłości. Ale doświadczenia w przeszłości były w starej energii, nieprawdaż? Niektórzy powiedzą, tak, 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 ale. Rzeczy, które dotyczą ducha, zawsze będą takie same. A my powiemy wam jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Nie będą. Komunikacja pomiędzy człowiekiem, jego wyższym ja, aniołami, stwórcą, jest utrudniana poprzez poziom świadomości człowieka. Bo kiedy zmienia się świadomość, to jest tak, jak gdyby zasłona się podniosła albo była bardziej przezroczysta. I nagle ta komunikacja
zaczyna być coraz bardziej zrozumiana i wtedy powstaje połączenie innej jakości. I to otwiera przed wami obszary, których nie oczekiwaliście. To będzie coś, o czym byliście przekonani, że jest niemożliwe. Zadacie mi zaraz mnóstwo pytań na ten temat. Co to będzie, jak to będzie, kiedy to będzie? Chcę wam od razu odpowiedzieć, że to wszystko będzie pozytywne. Będzie to również zależeć od tego, jakie macie tendencje, uprzedzenia, strach. I szczególnie dotyczyć to będzie bardzo mocno starych dusz. Bo stare dusze to są szamani mądrości. To są uzdrawiacze, ci, którzy robią channelingi i chcą to robić dalej. Ale w tej chwili adresują channelerów, uzdrawiaczy, tych, którzy robią to dzisiaj. Mówię do tych, którzy słuchają tego dzisiaj. Ja was znam. I przez bardzo długo już są pogrążeni w tej pracy, którą robią na rzecz ludzkości. Mówię to do tych, którzy chcą kontynuować swoją pracę. Możecie to robić, jeśli tak postanowicie. Ale chcę wam powiedzieć, że w tej chwili są nowe torby z narzędziami. Torby, które są dla was dostępne. A są tam narzędzia, których nie oczekiwaliście. Być może nie będziecie chcieli tego używać. Bo wyobraźmy sobie, że jesteś uzdrawiaczem. Robiłeś to już dawno temu. I cały czas. Robiłeś to w pewien sposób. Miałeś pewne oczekiwane rezultaty. I teraz nagle wszystko się zmienia. Robiłeś A, dostawałeś B. A teraz robisz A i nagle dostajesz C. Nadszedł czas, aby w to wglądnąć i zapytać się, czego mi brakuje. Co będzie, jeżeli energia ezoteryczna, której używacie, zostaje wzmocniona? Co jeżeli sposób, w jaki robię, powinien być zmieniony? I ta zmiana dotyczyć będzie zmiany tym, jak odnoszę się, co czuję odnośnie moich pacjentów, mojej rodziny. Co jeżeli? Co jeżeli? Tak więc ta nowa normalność przedstawia interesujące możliwości. Pewien czas temu opowiedziałem mojemu partnerowi pewną historię, a mój partner powtarzał to na różnych scenach przez długi czas, ale potem przestał to robić. Tak więc to opowiadanie nie było prezentowane przez dosyć długi czas. Wobec tego powtórzę to jeszcze raz, abyście dokładnie zrozumieli, o czym mówię. Jeżeli jesteście jedną z tych osób, które zainwestowały w energię, aby pomagać ludzkości od dłuższego lub krótszego czasu, to opowiadanie jest dla ciebie, bo jesteś nadal człowiekiem, który był wytrenowany w starej energii i nagle przychodzi coś, czego nie oczekiwałeś. A oto opowiadanie. W nowej energii kobieta wraca do domu i nagle odkrywa, że meble zaczynają z nią rozmawiać. Obiecywałem wam, że to będzie rozrywkowe. I to, czego się dowiaduje od swoich mebli, to, że chcą być w tym domu, lubią, jak ktoś ich używa, siada na krzesłach, no bo po to są meble. I w trakcie tej rozmowy dowiaduje się również, że meble chcą się poprzestawiać. Oczywiście to jest ostatnia rzecz w waszym domu, którą byście chcieli, aby meble się poprzestawiały. Bo przede wszystkim zostaną po nich ślady, bo przecież były w tym samym miejscu przez lata. Więc oczywiście to nie jest coś, co by was podniecało i chcielibyście to widzieć. Wobec tego mówi do mebli, bardzo interesujące, że rozmawiacie ze mną, ale bardzo proszę, wróćcie na swoje miejsca. A meble mówią, przykro nam, że to zrobiliśmy, ale teraz ożyliśmy, wobec tego to było bardzo ekscytujące zmieniać miejsce. Ale przyrzekamy, że nie będziemy miejsc zmieniać i meble wracają na swoje miejsca. Kobieta wychodzi z domu, idzie, zajmuje się czymś, może do pracy,
może do sklepu, wraca, patrzy, meble zmieniły swoje miejsca. A meble odpowiadają jak małe dzieci. Myśleliśmy, że jeszcze nie wrócisz. To było tak świetne, żeśmy mogli się poruszać, przemieszczać. Dalsza część historyjki jest taka, że za każdym razem, jak wychodziła z domu i wracała, to meble były w innych miejscach. Taka sytuacja może wpłynąć na człowieka na dwa różne sposoby. A jak to opowiem, zapytajcie siebie, który sposób należy do was. Sposób numer jeden. Oto mamy osobę, która głęboko siedzi w starej energii i rozmawia z przyjacielem i mówi: nie uwierzysz, co mnie spotkało. Coś bardzo dziwnego i nieoczekiwanego. Wyobraź sobie, moje meble rozmawiają ze mną. I nie tylko. Przestawiają się, zmieniają miejsce za każdym razem, jak wracam do domu. I ta sytuacja wprowadza mnie w stres. Za każdym razem, jak wracam do domu, to się zastanawiam, co ja tam znowu zastanę. Jest to jakieś niepotrzebne wyzwanie w moim życiu. I pragnę, aby to się nie wydarzało. Przyjaciel tego słucha. I to był sposób numer jeden. Sposób numer dwa. Słuchaj, przyjacielu, jakiś cud się wydarzył. Moje meble rozmawiają ze mną. Rozmawiają. Mówią mi, że tęsknią za mną, kiedy mnie nie ma. Nie tylko. Przestawiają się, zmieniają miejsca. I kiedy wracam do domu i zastaję to wszystko zmienione, cieszę się, bo to jest niezwykle interesujące, podniecające, bo jakiś nowy paradygmat objawił się w moim domu. I kiedy wracam, ustawiam je z powrotem i dalej sobie rozmawiamy. Także to jest jakieś cudo. A teraz duże pytanie. Który sposób należy do ciebie? Który sposób jest twój? Mówię wam o tym, moi drodzy, aby was uprzedzić, że rzeczy będą inne. Uzdrawiaczu, channelerze, ty, który inwestujesz w energię, czy jesteś gotów na rzeczy, których nie oczekiwałeś? Czy je przyjmiesz i będziesz bił brawo? Czy też nie chcesz tych zmian w swoim życiu i pragniesz, aby wszystko wróciło do starego? To są rzeczy, których teraz możecie już zacząć szukać wokół siebie, zanim to wszystko zacznie działać na 100%. I czekanie na powrót do starych sposobów nic nie da. Tych już nie będzie. Wrócę z następnymi informacjami. I tak to jest. Tłumaczył dla państwa Janusz Grabowski.